kibice oczekują od klubów komunikowania nowych transferów i tą działalność klubów personalizują bardzo z zawodnikami, natomiast my zaczynamy w troszkę inny sposób. Chcemy zacieśnić współpracę, chcemy zyskać mandat do promowania tej naszej ukochanej Jury i to porozumienie zawarte ze Związkiem Gmin Rurajskich, który skupia wszystkie gminy na terenie naszej Jury oraz naszymi lokalnymi bohaterami, czyli Jurajską Grupą Kopru, daje nam ogromny mandat i wsparcie do dalszych, mam nadzieję, atrakcyjnych, wzajemnych działań do promowania Jury. W związku z tym mogę powiedzieć, że w tym zakresie dopiero zacznie się teraz dziać. Natomiast jest to rzeczywiście już rozdanie pod kątem kolejnych działań, pod kątem nowych, następnych sezonów. Tak, tego typu umowa jest to zupełnie pierwsza umowa. Bardzo mi miło było, muszę powiedzieć, podpisać tego typu umowę, bo dla nas jest to bardzo pozytywne zaskoczenie, że drużyna sportowa osiągająca takie sukcesy ogólnopolskie, która za chwileczkę już będzie po Europie pewnie jeździć, chce się identyfikować z terenem, na którym działa. Więc to jest dla nas bardzo miłe zaskoczenie i to, że zespół się reklamuje poprzez Jurajskich Rycerzy, to też jest świetny pomysł, dla nas bardzo korzystny. To w końcu Szlag Orli Gniazd to jest nasz główny produkt tutaj turystyczny na Jurze. No oczywiście, że pierwszy, ale jesteśmy pasjonatami w ogóle siatki. W związku z tym jesteśmy szczęśliwi, że podpisaliśmy z Wami taką umowę, taki list intencyjny, który rodzi dalszą fajną współpracę. I myślę, że będziemy intensyfikować pracę wzajemną, będziemy Wam kibicować, będziemy w miarę możliwości Was promować i będziecie, mam nadzieję, będziecie promować również nas w ramach bezpiecznej Jury, w ramach zdrowia i siatki, rzecz jasna. Tak, myślę, że to jest dobre podejście, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, Związek Gmin Jurajskich jest podmiotem tym administracyjnie umocowanym do działań w celu promowania Jury i administruje szeroką gamą instrumentów, które mogą nam pomóc w jej promocji. Natomiast Jurajska Grupa GoPro, no nie chciałbym klubu czy zawodników z nimi porównywać, bo uprawiamy sport w sposób zawodowy, natomiast Jurajska Grupa GoPro są to, jak powiedziałem, bohaterowie, chyba jedna obok strażaków z lepiej postrzeganych grup w kraju. W związku z tym bardzo, bardzo jesteśmy zaszczyceni tym, że zdecydowali się podjąć z nami współpracę i myślę, że możemy się wzajemnie uzupełniać, natomiast towarzystwo jest przednie, muszę przyznać. Bezpieczeństwo jest priorytetem, tym bardziej, że Jura jest, wbrew pozorom, jest przepiękna, natomiast jest niebezpieczna i stąd jednostki GoPro tutaj na miejscu, które służą pomocą. Natomiast ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, muszą mieć różne atrakcje, muszą wiedzieć, że jest klub sportowy, że rozgrywki są, w końcu Aluron, Virtu Aluron, ostatnio rozgrywki miał, wprawdzie troszeczkę może nie poszło tak, jak był w planie, ale jest wysoko i warto wspólnie z klubem sportowym się reklamować. I myślę, że to jest świetna też forma wzajemnego wspierania się, pomagania sobie, no i wzajemnej pozytywnej identyfikacji. Myślę, że wszystkim to pomoże, zarówno drużynie, jak i gminom zrzeszonym w Związku Gmin Jurajskich. Nie spoglądamy w naszych działaniach w to, co robią inni. Wymyślamy swoje kierunki i mogę się tylko cieszyć, jeżeli nikt wcześniej na to nie wpadł, a pewnie to nie koniec naszych pionierskich działań.